świece w skorupkach i kwiaty z jaj, bardzo szybkie jajka w koszulce i pieczona jajecznica i nawet mega pyszna kawa ze skorupkami. Oglądaj w naszym nowym wideo niesamowite lifehacki z kurzymi jajami. Krysia jak zwykle jest zajęta swoim telefonem. Stefcia chce opowiedzieć najnowsze wiadomości, ale koleżanka zahipnotyzowała jej gadżet. Krysia zapatrzyła się na jajko. Tak, tak, właśnie, zwykłe kurze jajko, które zdobyło na Instagramie ogromną liczbę lajków i obserwujących. Krysia wpadła na genialny pomysł, jak stać się sławną w internecie. Używamy jaja. Krysia ciągnie koleżankę do kuchni. Voilà! Ona wyjmuje wytłoczankę z jajami. I co niezwykłego jest w jajkach? Stefcia odchodzi, nie czekając na genialny pomysł. A przecież trzeba było po prostu obrócić jaja dosłownie twarzą do siebie. Na jajach markerem permanentnym rysujemy różne emocje. Kładziemy emotikony do wytłoczanki na jajka. Te emotikony są bardzo urocze. Można urządzić cały jajowy spektakl. Każde jajko ma swoją rolę. Stefcia ma nowy kwiatek. To mikrolistki. I one będą żyć z nami. Podstawkę pod jajko pokrywamy farbą akrylową. Wkładamy pustą skorupkę jajka. Przyklejamy na niej ozdobne skrzydła i oczy. Wkładamy w skorupkę świeże mikrolistki. Stefcia pielęgnuje swoje mikrolistki, a Krysia się wygłupia. Nie krzycz! Nie strasz moich mikrolistków! Właśnie nieco podrosły! No to świetnie! Krysia odgryza mikrolistki prosto z jajkowej doniczki. Pyszne! Krysia zajęła się gotowaniem. W kuchni odbywa się prawdziwe show kulinarne. Nasz szef kuchni chyba wymyślił jakąś sztuczkę. Gotuje jajka w koszulce na 3 różne sposoby. Surowe jajko w chochli zanurzamy w wrzącej wodzie. Najpierw zanurzamy do połowy. Gdy białko zgęstnieje i zacznie bieleć, zanurzamy chochlę w wodzie i gotujemy przez 3 minuty. Wyjmujemy jajko w koszulce z chochli za pomocą łopatki. W inny sposób owijamy miseczkę folią spożywczą. Smarujemy folię olejem roślinnym, rozbijamy jajko i mocno zakręcamy woreczek z folii. Zanurzamy je we wrzącej wodzie i gotujemy w stanie rozwieszonym 3 minuty. Zdejmujemy folię. Jest jeszcze jeden sposób. W małym garnku z wrzącą wodą trzepaczką zakręcamy wir. W środku wiru wlewamy jajko. Gotujemy przez 3 minuty. Wyjmujemy jajko łyżką cezakową. Maestro gotowania skończyła swój występ. Kulinarne arcydzieło gotowe. To okazało się nie takie trudne. Można delektować się daniem. Na zapach przysmaku natychmiast przebiegła Stefcia. Jak prawdziwy fotograf kulinarny musi zrobić zdjęcie tego dnia do Instagramu. Tym bardziej, że ma taki tematyczny etui ze skorupek. Czyste skorupki jajek malujemy akrylem. Tworzymy linię z 8 pastelowych odcieni, od jasno-niebieskiego do blado-różowego. Rozłamujemy skorupki na małe kawałki. Układamy według kolorów. Przyklejamy fragmenty do przeźroczystego etui na telefon. Wykorzystujemy przeźroczysty klej uniwersalny. Pokrywamy mozaikę ze skorupek bezbarwnym lakierem do paznokci w kilka warstw. Kanapki z jajkiem w koszulce były bardzo pyszne. Dobra robota, kucharko! A ze skorupek można zrobić jeszcze jeden stylowy etui. Stefcia zapisuje przepis z internetu. Przygotowuje się do konkursu kulinarnego, a Krysia właśnie zrobiła kawę dla koleżanki według specjalnej recepty. Aby udoskonalić smak napoju, Krysia wypróbowała nowy lifehack. Dodała do kawy skorupki jajek. Suche i czyste jajka rozdrabniamy do stanu proszku. Do tygielka podczas gotowania kawy. Taka kawa nie ucieka, nie ma gorzkiego i kwaśnego posmaku. Stefcia pije udoskonaloną kawę. Jakie smaczne! Krysia jednak postanawia wzmocnić efekt. Kiedy Stefcia się odwraca, dodaje do kawy jeszcze kawałek skorupy. Stefcia wraca do swojej kawy. Co tak skrzypi w zębach? Krysia nie spodziewała się takiego efektu. Aby uspokoić przyjaciółkę, Krysia przygotowuje najszybszy omlet na świecie. Jajko ubijamy z łyżką mleka. Dodajemy przyprawy według uznania. Wlewamy do formy silikonowej. Wstawiamy do mikrofalówki na minutę. Wyjmujemy omlet. Dekorujemy keczupem i sezamem. Stefcia uwielbia omlet, lecz pamiętając o skorupie w kawie, boi się jeść to danie Krysi. Niech koleżanka sama próbuje swojego omletu. Uspokój się, Stefciu. Tutaj nie ma żadnych ukrytych niespodzianek. Można śmiało jeść. Krysia udekorowała pokój niezwykłą ozdobą. Ciekawe, z czego wykonała te kwiaty. Puste połówki skorup pokrywamy farbą akrylową. Mieszamy lawendowy kolor bardziej nasyconych i jasnych odcieni. Sklejamy sztuczne pręciki. Z foamiranu kroimy frędzle i sklejamy w jeden frędzel. Wklejamy frędzel i pręciki pośrodku skorupy. Z drutu ozdobnego skręcamy pętelkę na nóżce. Przyklejamy skorupę do druta jako kwiat do łodygi. Składamy kwiaty ze skorupek w bukiet i zawijamy miękkim drutem u podstawy. Stefcia zauważyła nową kompozycję na półce. Kwiaty ze skorupek wyglądają bardzo delikatnie. Taka ekologiczna ozdoba spodoba się wszystkim obrońcom przyrody. Ogłaszamy pojedynek kulinarny. Kto lepiej przygotuje jajka? To jest wojna. Smażymy i pieczymy na poważnie. Czyja jajecznica będzie smaczniejsza? Do silikonowej formy wkładamy plastry boczku. Kroimy pieczarki. Jajko mieszamy widelcem i napełniamy formę. Posypujemy tartym serem. Wypiekamy 7 minut w piekarniku w temperaturze 150 stopni. Gotowy omlet wyjmujemy z formy i ozdabiamy. Krysia przygotowała swoją królewską jajecznicę. Ona piekła ją w piekarniku według specjalnego przepisu. Stefcia pokazuje swoje danie. To nie tylko posiłek, a prawdziwy portret z jajka w papryce. Paprykę kroimy w szerokie krążki. Usuwamy gniazdka nasienne. Na patelnię wlewamy olej i wykładamy żółtko z papryki. Po środku rozbijamy jajko, smażymy 3 minuty. Wykładamy 2 jajka na talerz. Dekorujemy ziołami i smażoną połówką kiełbaski. Jaka piękna jajecznica! Krysia od razu chce zjeść kiełbaskę. Każda dziewczyna próbuje danie rywalki. Bardzo smaczne. W kulinarnej wojnie zwyciężyła przyjaźń. Obie jajecznice są doskonałe. Krysia uspokaja ciało i umysł. W jej sali do medytacji brakuje tylko ekologicznych świec. Stefcia już zadbała o to. Połówki czystej skorupy pokrywamy żółtą farbą akrylową. Nitkę knota kroimy. Przyklejamy klejem na gorąco wewnątrz każdej skorupki. Wlewamy w skorupę parafinę ze świec. Resztki świec bez knota roztapiamy w mikrofalówce przez 5 minut. Wypełniamy pozostałe skorupki. Przeźroczystą parafinę ozdabiamy brokatem. Pozostawiamy świece do zastygnięcia. Stefcia rozkłada świece wszędzie, nawet na Krysi. Pełen spokój i harmonia. Krysia jest prawdziwą poskromicielką ognia. Stefcia robi kilka udanych zdjęć. Tę sztuczkę niebezpiecznie powtarzać samodzielnie. Krysia siedzi nieruchomo. Będziemy miały przepiękne zdjęcia. W pokoju dziewczyn panuje bałagan. Inwazja serwetek i chaosu. Musimy jak najszybciej posprzątać. Lecz Krysi to nie w głowie. Ona chce się tylko bawić. Dziewczyny robią sobie kawały, aż w końcu nadszedł czas na obiad. Po takim dokładnym sprzątaniu można delektować się pysznym pasztetem z jajek. Cebulę drobno kroimy. Marchewkę trzemy na tarce. Smażymy marchewkę i cebulę na oleju roślinnym. Gotujemy na twardo 4 jajka. Schładzamy je w zimnej wodzie. Mieszamy w blenderze cebulę, marchewkę i pokrojone jajka. Ubijamy do uzyskania konsystencji kremu. Wykładamy pasztet na połówki gotowanego białka. Dziewczyny jedzą pasztet, aż się uszy trzęsą. Nie, bo w gębie. A co najważniejsze, domowy pasztet nie zawiera konserwantów i barwników. Jak Ci się podobają nasze lifehacki z jajkami? Pisz w komentarzach, jakiego lifehacku użyjesz Ty. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych, niezwykłych lifehacków na kanale Troom Troom.